Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na już takim tradycyjnym, corocznym spotkaniu opłatkowym, który przyciąga chyba stuprocentową frekwencję, jeżeli chodzi o klub seniora Raszyn. Wykorzystaliśmy praktycznie wszystkie zasoby krzeseł, wszystkie stoły, jakie tylko posiadamy. No cóż, bardziej nie możemy tutaj już poszerzyć tutaj klubu. Ja wiem, że były kiedyś postulaty, aby były ściany gumowe. No tego się nie da zrobić, ale da się kontynuować tą wspaniałą atmosferę, jaką Państwo tworzycie tutaj na terenie klubu Raszyn w spółdzielni mieszkaniowej Grunwald. I z jednej strony obawa, czy wszyscy się pomieścimy. Ja wiem, że Państwo siedzą dzisiaj nie w tych miejscach, w których są przyzwyczajeni. No ale cóż, to spotkanie jest ponad nawet stuprocentowe, bo staramy się także zaprosić na to spotkanie szczególnych gości. Pozwolą Państwo, że w Państwa, a także w własnym imieniu przywitam bardzo, bardzo serdecznie panią przewodniczącą Rady Osiedla, panią Barbarę Kawrońską. Witamy bardzo serdecznie. Witam bardzo gorąco, ciepło i serdecznie często odwiedzającą nas tutaj Jagienkę, czyli panią Jagodę Podleśną. Bardzo, bardzo się cieszę, że jest z nami najwcześniej urodzona seniorka, pani Maria. Witamy serdecznie. Dziękuję specjalnie przyjechała aż z Niemiec, żeby ten szczególny wieczór tutaj razem spędzić. Witam również serdecznie naszego szachistę, kierownika sekcji szachowej tutaj od ponad 40 lat, prowadzącego zorganizowane szachy na terenie klubu Raszyn. A przypomnę, że w tym roku obchodziliśmy 40-lecie sekcji szachowej. Pana Krzysztofa Grzesińskiego, który jest takim dobrym duchem. Chciałbym na samym początku poprosić także proboszcza, księdza Sławomira Baraniaka, którego witamy serdecznie tradycyjnie na tym naszym spotkaniu, aby właśnie tak tradycyjnie tą naszą wieczerzę, to nasze wspólne spotkanie rozpoczął Słowem Bożym, Ewangelią, a także no, podmawiamy się o dobre słowo, bo wiemy, że ksiądz zawsze też taki nas wspiera. Tak więc witamy serdecznie i poproszę. Myślę, że powstaniemy do jednego ten krótki fragment Ewangelii, który wszystkim nam jest dobrze znany. Z Ewangelii świętego Łukasza. W tym czasie wyszło rozporządzenie cesarza Augusta, aby spisać mieszkańców całej ziemi. Pierwszy ten spis odbył się za urzędowania Kwireniusza w Syrii. Szli więc wszyscy do spisu, każdy do swego miasta. Poszedł również Józef z galilejskiego miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego, które się nazywa Betlejem, ponieważ pochodzi z domu i rodu Dawida, aby zapisano go razem z żoną Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł na niej czas rozwiązania i powiła syna pierworodnego i zawinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, ponieważ nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tejże okolicy pasterze pełnili straż nocną i czuwali nad swoim stadem. I stanął przy nich anioł pański i ogarnęła ich jasność Pana i bardzo się przestraszyli. Anioł zaś powiedział do nich: nie bójcie się, bo zwiastuję wam wielką radość, która będzie udziałem całego ludu. Dziś w mieście Dawidowym narodził się wam Zbawiciel, który jest Mesjaszem, Panem. A oto znak dla was. Znajdziecie niemowlę zawinięte w pieluszki i położone w żłobie. Nagle przy aniele zjawiło się mnóstwo wojska niebieskiego, które wielbiło Boga, mówiąc: chwała Bogu na wysokości, a na ziemi pokój ludziom, których sobie upodobał. Kiedy aniołowie odeszli do nich, pasterze mówili między sobą: chodźmy do Betlejem
i zobaczmy, co się tam stało, a co nam Pan objawił. Poszli więc śpiesznie i znaleźli Maryję z Józefem i niemowlę, leżące w żłobie. Kiedy to ujrzeli, rozgłosili, co im o tym dziecku powiedziano. I wszyscy, którzy słuchali, dziwili się temu, co pasterze im opowiadali. A Maryja zachowywała wszystkie te wydarzenia i rozważała je w sercu. Pasterze zaś wrócili, chwaląc i wielbiąc Boga za wszystko, co usłyszeli i ujrzeli, tak jak im to było powiedziane. Dobrze, wszyscy znamy ten fragment, ciągle go przeżywamy na nowo, z każdym rokiem i z każdą Wigilią, bo to moment, który przypomina nam to ważne wydarzenie w historii ludzkości, ale także wydarzenie z naszego dzieciństwa, mianowicie Boże Narodzenie, te święta, takie piękne, radosne, które niosą nam ten kerygman, tę najważniejszą prawdę wiary, że Bóg kocha każdego z nas. Że Bóg ukochał każdego z nas do tego stopnia, że zsyła swojego Syna, Jezusa, aby nas odkupić, zbawić, aby dać nam pocieszenie w trudnych chwilach. Wiemy, że co roku zawsze Kościół ogłasza różne hasła na rok duszpasterski. W tym roku od pierwszej niedzieli Adwentu jest takie hasło: idźcie i głoście. Pasterze byli o to poproszeni, aby szli i głosili, rzeczywiście opowiadali, co ich spotkało, co zobaczyli. Tych aniołów, którzy wyśpiewywali im chwała na wysokości Bogu. Widzieli dziecię, które się narodziło w skromnej szopie, widzieli gwiazdę betlejemską, widzieli zwierzęta, które przyszły do żubka i później to wszystkie opowiadali. To byli pierwsi apostołowie, jeszcze zanim zostali powołani tych dwunastu. Myślę, że idźcie i głoście dzisiaj także dotyka każdego z nas i zapraszam nas Kościół do tego, abyście wy byli takimi głosicielami w waszych domach, w rodzinach, zwłaszcza dla tych młodszych, najmłodszych, wnuków, może i niektórzy już prawo, dla dzieci. Przypominać im o tym ważnej prawdzie, że Bóg kocha każdego z nas i ma miłość nieograniczoną dla każdego, oddzielnie, nie w tłumie. Bo mówi już księga Jeremiasza napisane, że znałem wam, zanim się narodziłeś w łonie matki. Pan Bóg znał nas o wiele wcześniej i wiedział, jacy będziemy i co zrobimy. Dlatego jemu niech będzie chwała i uwielbienie i na ten świąteczny czas życzę wszystkim, abyście przeżywali te święta tak jak za małych dzieci, z tęsknotą, z radością, aby każdy gdzieś poczuł ten poruszenie, taki drganie serca w tych wyjątkowych dniach, byście doznali miłości waszych bliskich, dzieci, rodziny, krewnych, przyjaciół, tej miłości, którą także i tutaj doświadczacie w tych wspólnych spotkaniach, i abyśmy wszyscy cieszyli się rzeczywiście i zdrowiem, i Bożym błogosławieństwem, bo jak widać, to nie będę się, to nadal będę się powtarzał właśnie, ale co roku to wszystkie są coraz młodsze, te panie i panowie, przystojniejsi, tak samo, że teraz wątpię, jak wy to robicie. I to nie są wcale kosmetyki chyba, tylko taki dobry duch, który w człowieku jest, że pozwala się czuć coraz lepiej i młodziej. I niech to młody duch pozostanie na zawsze. I radujmy się z tych pięknych i radosnych świąt. Wszystkiego dobrego i szczęść Boże. Drodzy Państwo, tradycją, oczywiście tą naszą polską, taką rodziną, chyba jedną z najpiękniejszych tradycji, jest to, że się dzielimy opłatkiem, że przy tym szczególnym momencie, przy stole zapominamy o wszystkich, może czasami drobnych, czasami troszeczkę większych urazach i staramy się pojednać, pogodzić. Pozwolą Państwo, że złożę Państwu najserdeczniejsze życzenia, zdrowia przede wszystkim, pogody ducha i życzenia troszeczkę także kierowane do mnie, do pracowników tutaj klubu Raszyn, żeby Państwo taką pogodę ducha wnosili, jaką do tej pory wnoszą, żeby ten klub właśnie tymi torami podążał. Bo myślę, że przez to, że Państwo tutaj przychodzą, że taką miłą atmosferę wprowadzają, to miejsce nie jest po prostu tylko budynkiem, tylko miejscem, do którego chętnie tutaj wszyscy przybywamy.
dzielę się symbolicznie ze wszystkimi opłatkiem. Jeżeli ktoś będzie miał ochotę na bezpośrednie życzenia, to oczywiście zapraszam i zapraszam do wspólnego przełamania się opłatkiem. Przez panią Krystynę, panią Violettę, no i oczywiście naszego tutaj klubowego cukiernika, pana Romana. Tak więc to było robione specjalnie na tą imprezę, na to spotkanie. I to zasługa właśnie pani Krysi, pani Violetty i pana Romana. A za parę minut zaprosimy państwa do tego, aby wspólnie pokolędować razem z naszym zespołem tutaj seniorów śpiewających, z zespołem Impresja.